a po raz drugi moim gościem w mediach narodowych jest pan Marcin Karniński, Stowarzyszenie Świętego Michała Archanioła. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Wracamy do tego tematu, który rozgrzewa opinię publiczną i nie tylko, bo mowa o aferze. Oczywiście skok Przed programem wysłał mi pan stenogram z rozmowy pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, wtedy prezesem BZWBK, a Zbigniewem Jagieło wówczesnym i obecnym prezesem banku PKO BP. W tym stenogramie może ja po prostu przytoczę kilka, kilka cytatów. Mateusz Morawiecki, Wincenty jest przewodniczącym Rady Nadzorczej, Zbigniew Jagiełło, nie, Kowalczyk, spotkanie o 17:00. To było dwa dni temu, już właśnie w innym duchu, że trzeba poszukać rozwiązań systemowych, no i rozstaliśmy się, wiesz. To jeszcze a propos BGK. Użycie BGK, który by wszedł, Trzeci udziałowiec, mielibyśmy większość, i tak dalej. Sprawa się robi strasznie, wiesz, taka napięta. Wykryli jakiś problem, ale operacyjnie nie są w ogóle przygotowani. Najgorsze jest to, że KNF z nimi nie rozmawia, oni nie, oni nie rozmawiają z KNF-em, obrazili się głosowaniem jakimś takim. No i przygotowują się. Ja uważam, że oni, ten Wołomin, skok Wołomin, jak mówili, że tam 3 miliardy aktywów i tak dalej, pasuje do tego, że oni chcą zarząd komisaryczny wprowadzić. No i jak będzie sytuacja taka, że wiesz, jak jesteś tym depozytariuszem, jeszcze w telewizji powiedzą jednej, drugiej, w gazetach napiszą, no to cały system skoków się wali. Przychodzę, to ten Sikora, prezes city handlowy, Bartkiewicz, prezes ING, ten z Millennium, ten cały... Mateusz Morawiecki wtrąca: Kot. Kot. No i jeszcze ta dziewczyna, Kołacz, Kołakowska, Kołakowska. No i Bielecki, był tam właśnie, spijają miód z ust, mówią panie premierze. Natomiast zaczęli rozmawiać właśnie o tych skokach, że skoki upadną, rozumiesz, że w latach 90. w Stanach trzeba było ileś miliardów wydać na ratowanie, że teraz w Polsce tam z 15 miliardów jest ten bilans. No i że kilka miliardów jest potencjalnych strat. Po tych rozmowach zrobiłem research, no i wyszło nam, że jest jakieś plus, minus 2-3 miliardy. Marawiecki, w całym systemie? Jagiełło, w całym systemie. To nie jest kwestia pieniędzy raczej. To jest kwestia, kiedy nastąpi zwarcie, bo będziesz miał na przykład pożyczki. Marawiecki, tak, tak, Jagiełło, w, w polityce, do jakichś tam, wiesz, pieniądze do różnych tych instytucji, takich właśnie, które są używane. Republika, rozumiesz właśnie. Morawiecki. Dotyczy głównie finansowania? Jagieło. Finansowanie, na przykład zwrot pożyczek, że wiesz, na wolne media. Morawiecki, awanturę? Jagieło. Oni wiesz, wymyślili sobie, że PKO posprząta, rozumiesz. Idź tam. Jagieło, rozumiesz, wiesz wsparcie. Panie Marcinie, co z tych scenogramów wynika? Czego one dotyczą tak na dobrą sprawę? Bo widz być może, nie jest w stanie zrozumieć, o co dokładnie chodzi w tych rozmowach. Te stenogramy są kluczem do zrozumienia afery z Kogwołomin. Myśmy wielokrotnie wspominali, ale to z racji, że generalnie atmosfera jest taka, że afera z Kogwołomin jest strasznie skomplikowana i ciężko ją zrozumieć. A tutaj na dwóch stronach dosłownie wszystko jest jak w przepowiedni Kassandry, bo to się dzieje w marcu 2013 roku. Przepowiedziane i to ustami dwóch, powiedziałbym, w tej chwili no chyba najważniejszych graczy na polskim rynku politycznym, bo, bo słuchamy premiera aktualnego Mateusza Morawieckiego i jego przyjaciela wieloletniego, pana Zbigniewa Jagiełło, który jest aktualnie prezesem największego banku PKO BP. Bo przypomnijmy, ten stenogram to jest ten marzec rok 2013. Tak, więc przypomnijmy, to jest półtora roku jeszcze przed upadłością z kokwołami. Mm -hmm. e, półtora roku, to jest marzec 2013, a upadłość to była grudzień 2014. Ponad półtora roku. Skąd państwo ten stenogram mają? Ten masną? stenogram był publikowany przez Newsweek. Mm -hmm. e, niepełny oczywiście, tam pewne takie fragmenty tylko. Myśmy go troszkę mm, uważniej odsłuchali tych nagrań. To są nagrania z, tych, z tej afery taśmowej, nie wiem, Pędzący królik, czy jakaś tego typu restauracja. E, ale bardzo cenne w kontekście wyjaśnienia afery SKOK, bo mniej biegu tego, co się wtedy wydarzyło, może ja wytłumaczę, o co tam chodziło, bo może to jest takie troszkę średnio czytelne. E, mianowicie chodziło o to, że e, e, tuż po wejściu systemu SKOK pod gwarancję BFG pod nadzór KNF-u, e, już w marcu, a to się działo w październiku 2012, pół roku później, w marcu 2013 już wiadomo, że Skok Wołomin jest do zawalenia praktycznie, że zorientowano się, KNF się zorientował, że tam jest pusta kasa. Że te 3 miliardy blisko bilansu, o których mówią panowie, to są straty. Ale na jakiej że... zasadzie? To był audyt KNF-u? To już był audyt KNF-u, tak. Już, już zdano sobie sprawę, że cała akcja kredytowa Skok Wołomin to była jedna wielka formuła wyłudzenia. I tak rzeczywiście było. Trudno sobie wyobrazić, żeby to się stało od 2012 roku, e, e, kiedy to pan senator Bierecki, jako ówczesny szef Kasy Krajowej Skok, e, w jakimś piśmie, którego nikt nigdy nie widział, alarmował KNF o tym, że w Skoku Wołomin to zauważył nagle działania WSI. A pół roku później KNF już stwierdza, że kasa jest pusta. Więc e, nie bądźmy dziećmi. Te działania BSI i nasz ogląd afery Skok Wołomin to, że dotarli do nas świadkowie, bezpośredni sprawcy, członkowie tej afery, słupy bardzo różnej kategorii, ludzie często pozbawieni całkowicie majątku przez te służby, bo to e, tak naprawdę tajne komórki wywiadu wojskowego, e, inspirowały tą aferę. Podobnie jak w przypadku afery FOS, bardzo ściśle związki. E, ludzie, którzy całkowicie są bezkarni poza, poza jurysdykcją polskiego prawa. Jeden z Architektów afery Skok. Pan Piotr Sopa, funkcjonariusz właśnie służb wojskowych, miał być przesłuchiwany miesiąc temu, już ma zwolnienie lekarskie, już jest za granicą. To osoba, która uczestniczyła we wcześniejszych aferach takich jakby wyprowadzka 500 milionów z PKOB w połowie lat 90. Krótka, trzyletnia e, powiedziałbym taka symboliczna odsiadka i wolność. E, władza tego typu, że. Ten osobnik zmienia prokuratorów, e, śmieje się z prokuratorów, e, jest poza prawem. Ale to znaczy, że pan Sopa jest w tej chwili nieuchwytny i on nie odpowie za tę aferę? Nie, nie odpowie. E, na dzień dzisiejszy. No, mam nadzieję, że może nasze działania medialne sprawią to, że prokuratura Gorzowska dostanie wiatr w żagle i również e, zacznie ścigać pana Sopę również za granicą. No właśnie ta nagonka medialna, był pan już moim gościem tutaj w mediach narodowych? Był tak. pan również w Ralu 24, w Centrum Edukacyjnym Powiśle, w CW-24, również w onecie rano. I moje pytanie, czy ta afera faktycznie jest przemilczana, czy jednak jest trochę inaczej, że gdzieś do świadomości Polaków, skok wołomień się jednak przebija? Generalnie jest przemilczana, bo to, że. Ta gastka ludzi, która jest żywotnie zainteresowana tą aferą, dociera do takich niszowych mediów, jak pan wymienił przed chwilą. No one Rano to już e, e, nie do końca no, niszowe. To, przepraszam, ale one Rano to audycja 20 minut czy 15, która trwała na całe 5 lat naszej działalności, blisko jako stowarzyszenia, to wybaczy pan, ale to nie jest, e, e, to nie jest jakiś szał e, czasu antenowego, prawda? E, to, to, to są epizody generalnie, ale nie chciałbym tutaj mieszać tematów, może wyjaśnimy, na, do, dokończmy ten wątek tego, co tam się wydarzyło, prawda? Bo chodzi o to, że ci panowie się spotkali i pan Jagiełło dostał propozycję od premiera Rostowskiego, wtedy został wezwany, on powiada o, o wizycie u premiera Rostowskiego i dostał propozycję przejęcia skoku połomin. Po prostu bank PKOBP miał przejąć na zasadzie restrukturyzacji Porter kredytowy całe skoku Wołomin. On się na to nie zgodził, opowiada tutaj o tym, że tam są kredyty polityczne, że polityka, że republika, że, że media niezależne, że tylko typ rzeczy, że on może przejąć deponentów, ale nie będzie w stanie obsługiwać, e, windykować kredytów, e, bo po prostu to są kredyty, których on się boi. Zwyczajnie, że nie, nie zostaną e, e, zwindykowane. E, opowiada później o tym, pan Murawiecki mu przytakuje, opowiada. Opowiada o tym, jak pan prezes Pruski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, naciskał na to, żeby, żeby to zrobić. Yy, I co się stało dalej? Dalej się stało tak, że opowiada tam o przyjęciu jakimś, na którym jest yy, i prezes Bielecki, i, i prezesi największych banków polskich, Sikora, bym tam te nazwiska, które pan przeczytał. Oni mówią jasno, otwartym tekstem co to jest system skok, co tam się wydarzyło, że to jest, że to jest, będzie podobny scenariusz jak w Ameryce, bo trzeba, że trzeba wiedzieć państwu, że w Ameryce na, w końcówce lat 80 upadły dwie wielkie unie kredytowe i straty tam wynosiły nie tak, w Polsce 10 miliardów złotych, a samego skok wołomin ponad 3 miliardy, ale 150 miliardów dolarów. I oni tutaj obawiają się tego, że to może być podobny scenariusz. Więc Jedna zasadnicza rzecz. Wszyscy uczestnicy systemu bankowego w Polsce, najważniejsi polscy ludzie, od premiera Rostowskiego, po szefa BFG, Pruskiego, po, po prezesów największych banków polskich, już wtedy, po półrocznym audycie KNF-u, wiedzą, że jest tam czarna dziura, przynajmniej w e, że... I co się dzieje? I nie są w stanie tego, nie, są, nie, nie dochodzi do przejęcia tego przez bank, do, 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 do jakby takiej Y, powiedziałbym, do rozwiązania y, niekonfliktowego dla klientów nie, niewidocznego. Dochodzi do y, upadłości. Czyli można powiedzieć, że cały ten czas, który upływa od marca 2013 roku do grudnia 2014 roku, po coś komuś był potrzebny. Ja w tej chwili powiem Państwu po co i komu. Y, mianowicie po to był potrzebny, żeby te kredyty gromadzone przez 15 lat blisko działania skoku połomin. Ważne kredyty VIP-ów mogły być zrolowane przez te półtora roku kredytami branymi na słupy, już takie z ulicy. To była taka akcja. Ostatni rok działania skoku wołomin to kredyty ograniczone przez KNF do miliona złotych i ludzie bez tożsamości, działki jakieś o marginalnej wartości, przeważnie w miejscowości mrozy. Tak się stało, że ten czas był potrzebny na to, żeby ważne osoby. Kredytobiorcy kategorii VIP, nie wszyscy, niektórzy ważni, mogli zrolować swoje kredyty. Tak to, tak to się wydarzyło i dlatego był potrzebny ten czas, i dlatego najlepszą formułą zamknięcia afery SKWOMIN była upadłość. Dlatego, że założono sobie wtedy, że żadnego postępowania upadłościowego nie będzie od początku, od kiedy. Tuż po upadłości nalegał y, na to prezes Pruski, żeby odstąpić od tak zwanej wyceny i sprzedaży w przetargu skoku wołomin. To był pierwszy wniosek syndyka. Y, naszym staraniem i tym, że prawo było po naszej stronie, jako wierzycieli tych 800, którzy zostali z depozytami powyżej 400 tysięcy złotych, to się ciągnie 4 lata. Doszło do wyceny skoku wołomin. Rzeczywiście okazało się, że ten portfel kredytowy według naszych analiz spokojnie można ściągnąć z tego portfela półtora miliarda złotych. Wyceniony jest w tej chwili na 100 niespełna 20 milionów złotych. I mimo takich dysproporcji dyscyplina medialna, dyscyplina bankowa jest taka, że mamy już w tej chwili półroczną procedurę przetargową. Pierwszy przetarg nieudany, drugi kończy się jutro czas zgłaszania ofert. Jest taka dyscyplina, że żaden bank nie zgłasza się do tego przetargu, mimo możliwości zarobienia tak ogromnych pieniędzy. Plan się domyka. Te dwa fikcyjne przetargi i prawdopodobnie odstąpienie od przetargu w trzecim kroku świadczy o tym, że afera Skokbołomin jest aferą 100% polityczną, że żadne reguły rynkowe jej nie obejmują. Żadna instytucja bankowa nie ma prawa tego kupić, mimo formalnego spełnienia tej formuły przetargowej bo po prostu zakończyłoby się to katastrofą na polskiej scenie politycznej. Te osoby, które brały udział w wyłudzeniach, te pieniądze, które były przez dystrybuowane gdzieś w kręgi polityczne przez, przez, przez organizatorów tej akcji, no niestety system zacząłby pękać, bo windykacja tych politycznych długów, tego czego obawia się tutaj pan Jagiełło, przyniosłaby skutki katastrofalne, więc polityka przed ekonomią i my, jako poszkodowani, ale wszyscy państwo, bo to nie tylko my na te 100 milionów złoty. Trzeba sobie zdać sprawę, że wyłudzono 10 miliardów w sumie, bo to, tak jak mówi któryś z prezesów, system skok pada. No, połowa tych kas, skok została przejęta lub postawiona w stan upadłości. 23 kasów, były prawie połowa systemu. Plus banki spółdzielcze, ogromna kwota 10 miliardów złotych, wyprowadzona z BFG, do której Wszystkie banki polskie i zachodnie muszą tą kwotę dołożyć. To jest z Pana kredytów, z Pana kosztów obsługi rachunku. Płacimy za to wszyscy. To nie jest tak, że stracili ci, którzy połaszczyli się na jakieś odsetki. Bo ja się spotykam z taką formułą i przyznam, że jest to wyjątkowo bezczelne i, i bolesne dla nas, ludzi, którzy stracili 4 lata zdrowia i, i ogromnych środków i stresu na to, żeby tę aferę wyjaśniać. Czy ktoś oskarża nas, tak jak na przykład pan Michał Karnowski po programie w otwartym studiu podchodzi i mówi, że on wcale, e, on, że on się z nas śmieje, dlatego że ktoś tam poszedł i składał depozyty na 12%. Ja myślę, że chyba pan Karnowski, taki depozyt dostał od pana Biereckiego, bo z tego, co ja pamiętam, to depozyty maksymalnie pamiętam jakieś odsetki na poziomie w roku 11-2011 4,5%. A to może było 0,5% więcej niż w innych bankach, może mniej. No dobrze, ale to dlaczego w takim razie żadna z tych instytucji bankowych nie stanie? Bo pan tak prognozuje, tak, że do przetargu, który termin, koniec przetargu upływa jutro, pływa jutro tak. że żadna z instytucji bankowych do tego przetargu się e, nie zgłosi. Czyli co, jest zmowa, czy jest jakaś odgórna jest decyzja dyrektywa? Polityczna. Jest decyzja polityczna, która... To kto taką decyzję wydał? No może za, za, za taką decyzję wydać tylko partia rządząca w tej chwili. Taka decyzja musiała zapaść na Nowogrodzki. A politycy Prawa i Sprawiedliwości są umoczeni w tę aferę? Politycy wszystkich opcji są umoczeni w tę aferę, bo ta afera trwała 15 lat. To były darmowe pieniądze, to była okazja stulecia. To była okazja finansowania polityki z lewych pieniędzy, z tych najbardziej w polityce pożądanych. Jak pan spojrzy na coroczne imprezy urodzinowe, skok wołomin, to pan widzi um, cały garnitur polskiej sceny politycznej. Wspomnę tylko o dwóch ostatnich aresztowaniach tej sprawie, aresztowaniach pana Andrzeja Pawelca, byłego prezesa Widzewa, właściciela Widzewa, przepraszam, e, człowieka, setki najbogatszych Polaków i zarzuty 40 milionów wyłudzeń i 20 milionów prania brudnych pieniędzy. Po tym aresztowaniu, które miało miejsce, no to już jest od afery prawie 5 lat, e, 3 tygodnie temu, nagle zgłasza się dwóch długich, dużych dłużników, do syndyka i chcą spłacić swój dług wynoszący 30, bodajże 5 milionów. Chcą oddać syndykowi ponad połowę tego długu, prawie 20 milionów. Nagle po takich aresztowaniach e, spółki pana Gardockiego i pan Marek Machtynger, człowiek, który kupował razem z panem Moro Morasem, e, z e, bliskim współpracownikiem pana Zygmunta Solorza e, tereny po upadłych zakładach Ursów, również za pieniądze ze także. Widzi Pan, że scena polityczna, biznesowa, finansująca tą politykę jest tak mocno zainteresowana tym, żeby nie doszło do windykacji tych kredytów. Że dopiero jakieś już takie super ostre działania prokuratury, że sięgają po ludzi z górnych półki, dopiero doprowadzają do tego, że nagle pojawia się chęć spłaty tych kredytów. Ale proszę zwrócić uwagę, jakie to są kwoty? Skogowało mi te? tą listę, którą Panu przysłałem, bo prosił Pan te 1600 kredytów zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej na dzień dzisiejszy prawie 3,8 miliarda złotych, wycenionych zostało, i tu uwaga, na 72 miliony. Dwóch klientów przestraszonych w podskokach chce spłacić 30% tej kwoty, a całość wyceniona na 72 miliony. Mimo tego, Żaden bank nie jest zainteresowany przejęciem tych nieruchomości i zwindykowaniem tych bogatych pokroju Pawelca ludzi. To jest prawdziwa dyscyplina, i to jest, wydaje mi się, taki. No, należy zapytać tych ludzi, którzy tutaj w tym stenogramie występują. Pan Morawiecki, mentor pana Morawieckiego, pan Kaczyński, pan Bierecki, nadzorca wieloletni systemu SKOK. Co takiego się tam wydarzyło? Co tak parzy, że. Tego gorącego kartofla boi się ktokolwiek dotknąć. A Państwo próbowali uzyskać odpowiedzi na te pytania w kancelarii premiera? E, tak, oczywiście. E, zostajemy spuszczani w kancelarii pana premiera Morawieckiego na poziom sprzątaczki. E, generalnie na tym poziomie e, są organizowane nasze spotkania w, w tej sprawie. E, całkowita ignorancja i, i strach po prostu. Strach, zwyczajny strach. Te wszystkie, to, o czym powiedziałem, ta analiza portfela kredytowego te półtora miliarda, przynajmniej do zwindykowania z palca po prostu, bo widać, że chęć spłaty tych bogatych jest, jest. To jest tylko kwestia nieuchronności kary. Zwyczajnie, nieuchronności kary. Pan Morawiecki dostał te wszystkie dane. Wie pan prawa ręka pana Morawieckiego, pan. Paweł Borys spotykał się z nami kilka razy. Przekazaliśmy mu te dane finansowe, analiza, która pokazuje, że, że te półtora miliarda od bogatych ludzi jest do zwindykowania. I dlaczego tego nie robicie? Dlaczego ci biedni mają za to zapłacić? Dlaczego ścigacie przez syndykat tych najdrobniejszych udziałowców? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że na to pytanie można tylko odpowiedzieć przy urnie wyborczej, pokazując, jak ta afera jest dopięta, na, na jak wysokim szczeblu. I ja mam nadzieję, że może. E, zapytał pan, czy Kancelaria wie premiera, nie tylko Kancelaria, co dwa, trzy tygodnie list z naszymi prośbami o spotkanie o interwencję dostaje Pan Prezes Kaczyński. Nie ma odpowiedzi z panem Prezesem Kaczyńskim. Nie, nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnej czy nie odpowiedzi. ma wyznaczonego terminu? Nie, nie ma żadnej odpowiedzi, nie ma żadnego wyznaczonego terminu. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce, żebym nie skłamał, w Sejmie może półtora roku temu. E, Krótkie spotkanie, jakieś przelotne. Niestety jest całkowite milczenie w tej sprawie. My musimy polec, żeby klasa polityczna mogła pozostać w nienaruszonej formule, żeby im się nic nie stało. Te pieniądze wyłudzone z polskiego systemu bankowego w ciągu tych 15 lat przy okazji rozwijania, roz, roz, rozbuchania powiedziałbym patologicznego systemu skok, to była akcja przemyślana. To była akcja ci panowie, o których wspomniałem, pan Piotr Sopa, to są ludzie, którzy od początku skokwołowami zakładali go i od początku 90% portfela kredytowego było wyłudzane. Nikt nie zamierzał go nigdy spłacać. On był przeznaczany na cele gospodarcze, na cele polityczne, częściowo lokowany za granicą, wracał w bardzo ciekawych formułach. Te pieniądze wracały przez różnego rodzaju e, egzotyczne raje podatkowe przez Dubaj, Luksemburg, przez, przez banki cypryjskie. E, nikt, nie odważa się w Polsce takiej afery zabezpieczanej przez służby i służącej finansowania życia politycznego ruszyć. To, że to prawda, co ja mówię i to, że myśmy to przewidzieli, to w tych schemogramach chyba jasno można odczytać. Jeszcze jedną rzecz tylko poruszę, bardzo ważną. Zapytał pan, dlaczego bank się nie zgłosi? Dlaczego ta formuła wyceny, bo, bo proszę sobie zdać sprawę, że ktoś wycenił, ten portfel kredytowy warty blisko 3 miliardy na 72 miliony, to rzeczywiście jest to gratka dla banków, żeby mogły w sposób rynkowy na zasadzie przetargu ustawić ustalić właściwą cenę tych 1600 nieruchomości. Nie na tak absurdalną, jak została tutaj podana, a to, to celowa taka cena została wy, wykuglowana po to, żeby ta, ten majątek Skoków Wołomin dokładnie Zbilansował się z roszczeniami wierzycieli, dokładnie, żeby wyszło w, w efekcie te 119 milionów złotych. Tak się stało. Nikogo to nie dziwi, że taki przypadek i taka dysproporcja y, hmm. majątku do rzeczywistej jego wyceny. Y, powiem, dlaczego jest tak ważne, żeby ten bank się nie zgłosił, i dlaczego ta dyscyplina y, wśród banków krajowych i zagranicznych, które notabene w ogóle nie zostały poinformowane o tym fakcie, że taki przetarg jest, chociaż. Ustawa i prawo unijne wymaga, żeby zostały poinformowane. To jest dlatego tak ważne, że to nie chodzi o to, że ci deponenci na tą kwotę 100 milionów muszą zostać opłacone, bo tam 100 milionów blisko już jest w kasie gotówki takiej do, do spłacenia tych deponentów. To się przejmuje ten portfel kredytowy plus to, co jest w kasie, a tam, tam w kasie na dzień dzisiejszy jest około 70 milionów gotówki i, i w ciągu, w tempie 3 miliony miesięcznie spływają kredyty, więc to jest kwestia pół roku i ci deponenci wszyscy są zaspokojeni ze środków pieniężnych. To chodzi o to, że w następnym kroku, czyli po tej nieudanej formule przetargów, dochodzimy do prawnie nakazanej już odstąpienia od tej formuły przetargu i wtedy mogą ten cały potwór kredytowy warty ponad 4 miliardy złotych już, bo on, mówię, był 2,800 miliardy na początku, a minęły ponad 4 lata i odsetki cały czas w tempie 15% rocznie, w niektórych umowach tam są kredytowych takie, biegną. Ten cały portfel kredytowy, już przekraczający 4 miliardy złotych, może zostać sprzedany uznaniowo przez syndyka wybranym firmom windykacyjnym. I to jest ten deal, który był od początku w tej sprawie zaplanowany, bo te firmy windykacyjne wtedy, y, zupełnie nieznane może, niech Państwo prześledzą, czy któryś z najbogatszych Polaków może kupował w ostatnim czasie jakieś firmy windykacyjne, to będziecie mieli potem ślad, która firma windykacyjna i które firmy windykacyjne ten portfel koku Wołomin kupują za tą złotówkę. Tu chodzi o to, że kupując ten portfel y, już bez udziału w banku, przez firmę windykacyjną, która nie podlega żadnym, żadnemu nadzorowi, można wpompować do polskiego systemu gospodarczego, do legalnych finansów, 4 miliony złot, miliardy nielegalnych pieniędzy z szarej strefy. To jest klucz tego biznesu. Dlatego żaden bank nie ma odwagi się zgłosić. Bo prezes pewnie dostałby kulkę, jakby się wyłamał. 4 miliardy złotych to trochę pieniędzy. Ta afera daje możliwość legalnego wprowadzenia do obrotu gospodarczego czterech, Ponad 4 miliardów złotych z brudnych pieniędzy, po prostu. Kupując tą wierzytelność, namaszczone do tego wyznaczone firmy windykacyjne mają możliwość przeprania 4 miliardów złotych, żeby to było jasne. Nagle ci kredytobiorcy, którzy tam siedzą na tych kredytach i nie spłacają ich jak na komendę od połowy 2013 roku, uzyskują zdolność spłaty. Spłacają temu te windykatorowi te narosłe odsetki od tych 2,8 miliarda złotych, w sumie ponad 4 miliardy No Mamy naprawdę skok stulecia taki podwójny Nelson, bym powiedział. Bo nie dość, że te pieniądze zostały wyłudzone, to jeszcze zostaną zalegalizowane, i za to odpowiadają politycy, w tej chwili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Za czasów PO, politycy PO, bo to jest generalnie jedna ręka. Ja mam nadzieję, że pan Kaczyński po tych wielokrotnych rozmowach z nami, z tą, powiedziałbym, garstką zdeterminowanych ludzi, będzie miał odwagę po tym nieudanym przetargu wyjść z Nowogrodzkiej, ze swojego biura i spojrzeć ludziom w oczy. Mam taką nadzieję. Kiedyś taką tezę powiedział premier Oczewski, że on dymisjonuje ten rząd, bo chciałby mieć możliwość spojrzenia ludziom w oczy. Ja myślę, że pan Kaczyński po tym nieudanym przetargu po tej farsie, która się z tą aferą odbywa, powinien rzeczywiście zdymisjonować jako naczelnik państwa premiera Morawieckiego, bo zapewne nie będzie mógł miał odwagi spojrzeć ludziom w oczy po tym, co zrobili, mimo że ci ludzie będą zasypani tą kiełbasą wyborczą po kolejne 500 plus złotych. Po to z ukradzionych nam pieniędzy są te igrzyska. On powiedział jedną rzecz, że za takie pieniądze można dostać kulkę w łeb. Czy do tej pory ktoś był zastraszany? Czy państwo może jako Stowarzyszenie Świętego Michała Archanioła dostawali takie pogróżki? Proszę Państwa, e, sprawa jeszcze nie weszła w ten finalny etap. Cały czas tym, którzy są architektami tej afery, e, wydaje się, że w sposób bezkarny ją rozegrają. Jeżeli czuliby zagrożenie, nie mam wątpliwości, że tak by się działo. Co do szykan medialnych, pogróżek, yy, 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 pozwów, yy, wezwań przedsądowych do, do przeprosin, to szereg takich operacji było, szereg takich rzeczy się działo. No, to jest normalne. Narusza się czyjś interes finansowy. To, że szykany w stosunku do stowarzyszenia były próby zakładania przez tych ludzi, właśnie związanych z tą. E, z, tą, z tymi oficerami operacyjnymi, którzy tą akcję przeprowadzali. No powiem tylko tyle, że na przykład było stowarzyszenie konkurencyjne zakładane do, do naszego, po to, żeby... Stowarzyszenie nasz, Słup? Tak. Stowarzyszenie, tak, na, y, wspierania im, im, imienia nie świętego Michała, ale Piotra Skargi na przykład. No, na y, takim posiedzeniu y, inauguracyjnym tego stowarzyszenia, no, z tego co wiem, to był na przykład po, poseł Szewczak. No, nie wypowiadał się, ale, ale był. No to się stało. Czy co, po... to miało być takie pozorowane działanie? Ta konkurencja to to konkurencja. Tak, dokładnie. Chodziło o to, no, dotarły do nas informacje, że ta grupa przestępcza, która stoi za tymi wyłudzeniami, my w zasadzie jesteśmy jedyną siłą, my się nie prokuratury, tylko nagłaśniania medialnego tej sprawy. I bardzo jej zależy na tym, żeby nas utrącić, żeby wreszcie zamknąć nam buzię, żebyśmy nie mówili prawdy o tej aferze, no i no I tak się stało, że w marcu 2018 roku, po, po głośnych audycjach w telewizji Trwam, e, tego typu szekany w stosunku do nas miały miejsce. Po, po mojej wypowiedzi w, w Onecie dostałem informację, że Kasa Krajowa SKOK, e, pewnie z inspiracji pana prezesa Biereckiego, e, będzie składać poze przeciwko mojej osobie, bo, bo się wypowiedziałem negatywnie na temat. E, jakby podstaw systemu SKOK, i nie spodobało mi się to, że blisko połowa kas upadła. I nie, i nie uważam tego za przypadek, na przykład, prawda? Bo każdy w normalnym kraju uważa, to, że to jest przypadek, że połowa jakiegoś systemu bankowego, który, który obsługuje 10% obywateli tego kraju, nagle upada. Widzę, że pojawiają się pytania do pana. Ja oczywiście Państwa zachęcam do zadawania tych pytań w temacie afery Skok Wołomin i w dalszej części programu, w drugiej części programu do tych pytań na pewno na pewno przejdziemy. Chciałbym, żeby dzisiejszy ten nasz program w Oskoku Wołomin był w miarę takim kompletnym, który spinałby wszystkie dotychczasowe ustalenia. Czego Państwo się dowiedzieli od momentu, kiedy pan ostatnim razem był tutaj u mnie w studiu? Proszę Państwa, kiedy to było, nie wiem, z rok temu chyba, kiedy byłem u pana mniej. może mniej, mniej, no, mniej. kilka miesięcy. Może powiem tylko tyle. Próbowaliśmy zainteresować tą aferą tym, że ta fałszywa wycena jest, że to wszystko zmierza do fikcyjnej próby z przetargu, przetargu, że nie dojdzie nigdy do tej wyceny realnej, do, do, do próby windykacji tych kredytów, do odzyskania tych kredytów do. Jakby kompromitacji źródeł finansowania polskiej sceny politycznej. Poszliśmy z tym do ludzi z KNF-u, z poprzedniej ekipy. To było w czerwcu 2018 roku. Dostał pan pismo z KNF-u, które pan przewodniczący Diakonow wystosował po kilku spotkaniach z nami do sądu i do syndyka z krytyką postępowania upadłościowego, ze zdumieniem, że, że portfel, upad... portfel kredytowy został wyceniony na 2,5% wartości. Jakaś, jakiś żart, prawda? że z portfela kredytowego po czterech ponad latach postępowania upadłościowego syndyk odzyskał 4,7% kredytów, czyli 250 milionów. Że syndyk szereg zaniechań, szereg działań zupełnie absurdalnych podejmuje, a jednocześnie taksuje postępowanie upadłościowe w kwocie ponad 700 tysięcy złotych miesięcznie na koszty swojej kancelarii. Tutaj od, ra, od realizacji dostałem informację 12 kwietnia, panie Marcinie, się widzieliśmy w temacie skoków. Mm. Czyli nie, nie, tak, nie tak dawno, jakby się mogło, e, mogło wydać. Okej. Okay. Myślałem, że, ten, e, że wracając do tego, e, do, te, do tej serii spotkań w KNF jest zespołem takim, e, powiedziałbym, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego. Ci ludzie Zobaczyli, co tam się dzieje w postępowaniu upadłościowym, zaczęli reagować. No i czym to się skończyło? Skończyło się tym, że afera KNF-u wybucha w listopadzie. Tak naprawdę, afera KNF-u to była afera skok wołomin, bo to, że tam usunięto przewodniczącego, to jeszcze przy okazji tej afery KNF-u przez, przez KNF, przez opiniowanie w KNS-ie przepchnięto. Procedurę przetargową, skoku wołowin, tak naprawdę w tle. I to się wszystko działo tydzień przed aferą KNF-u. Wszyscy doskonale można skojarzyć, że ktoś to wiedział, że taka afera nastąpi i, i że będzie ta możliwość przepchnięcia pewnych decyzji. Ci ludzie, którzy z nami rozmawiali, już tam nie pracują, zostali zwolnieni. A to z tego powodu, że z państwem rozmawiali? Powiem tylko tyle. Pan przewodniczący KNF-u zupełnie przypadkiem na, ostatniej, na ostatnim spotkaniu, bo to się tak stało, że. Że wtedy była podejmowana ta decyzja KNF w sprawie Skogłomi w trybie wojskowym siedmiu dni. Po prostu nie wiedział, co nam powiedzieć. Powiedział, że ja jestem zdumiony, nasze zdanie jest inne. Żadne środki pieniężne nie powinny być wyłączane. To co gwarantuje, że tam się ten przetarg uda przepchnąć bez, bez konsekwencji, że ktoś się do niego zgłosi. Ale urząd podjął inną decyzję. Po prostu nie, nie no, zwyczajnie powiedział, przeszliśmy na ręczne sterowanie. Prawo nie ma znaczenia. E, ta afera ma się zakończyć tak, jak to było ustalone od początku. Nie ma być żadnego przetargu, nie ma być żadnej wyceny, nie ma być żadnej windykacji tych kredytów. To za duży koszt polityczny, nikt na to się nie zdecyduje. Musicie polec. Pieniądze nie będą nigdy odzyskane. Zwyczajnie otwartym tekstem można tak spuentować. E, pytał pan, co się wydarzyło od tego od tych naszych rozmów. Po prostu straciliśmy nadzieję, jeszcze punktując te sprawy, dążąc do tego, żeby wycena była właściwa tego, punktując, pisząc pisma do sądu, jakie tam są nieprawidłowości w postępowaniu upadłościowym, co robi syndyk, dlaczego takie są, takie są bzdurne decyzje podejmowane. Straciliśmy nadzieję po tym pierwszym i po tym drugim, już kończącym się przetargu, gdzie proszę sobie wyobrazić, że żaden z banków nawet nie zapytał syndyka o dokumenty do przetargu. O to, o to, co pan dzisiaj dostał ode mnie. Żaden z banków jest taka dyscyplina, nie zwrócił się nawet o to, co za tą złotówkę jest do kupienia i nie jest zupełnie zainteresowany wyceną. To jest stuprocentowa dyscyplina polityczna, dyscyplina bankowa. To nie jest kraj, to jest yy, Bananowa Republika to jest kraj mafijny. Tutaj yy, przekręt zaplanowany na tak wysokim szczeblu, okradzenie Polaków z ich oszczędności, nie ma prawa być wyjaśniony. Nie wiem, przychodzi mi do głowy tylko Watergate, nagłośnienie tego za granicą, ale myślę, że to musztarda po obiedzie. Nikt nam tych pieniędzy już nie zwróci. Ta, ta formuła tej fikcji prawnej przez te cztery lata się dziejącej zostanie domknięta. Nie wiem, jak to, jak państwa podnieść tutaj na duchu. Chyba tylko y, kartką wyborczą, ale nie będziecie mieli po prostu na kogo głosować, bo, bo te dwie siły polityczne główne y, tutaj no, musiałyby być zmiecione z polskiej sceny politycznej, a to jest niemożliwe. Mówi pan o tym, że musicie polec. Y, czy to wobec tego nie jest taka My, walka z tak, ale również Państwo jako ludzie, którzy zaangażowali się w wyjaśnienie skoku mi, mówię o stowarzyszeniu tutaj. Pytanie, czy to nie jest w Pana odczuciu taka trochę walka z wiatrakami, czy nie brakuje po prostu tej motywacji, kiedy sam Pan przyznaje, że tej afery nie da się wyjaśnić? Znaczy formalnie ją się da wyjaśnić. Formalnie nawet powiedziałem po tym, co się stanie. Polec w sensie finansowym, że zostanie domknięta ta formuła zamiecenia pod dywan, tej, tej braku realnej wyceny, sprzedaży. My stoimy tutaj na drodze, bo wtedy trzeba było nam te parę złote oddać. To nie o nas chodzi. To się musi, ta formuła wyprania pieniędzy, te, ten system się musi napędzić i, i żaden polityk tutaj, z tych opłacanych polityków, nie stanie im na drodze. Te, tym mafijnym podstawom tego polskiego kapitalizmu. E, polec w sensie finansowym, ale nie Powiedziałem, że polegniemy w sensie moralnym. Będziemy się starać tą aferę, to, co panu powiedziałem, że jakieś firmy windykacyjne wystąpią i, i, yy, i będą próbowały wybrać te pieniądze, będziemy cały czas nagłaśniać, tylko nie może być tak, że yy, ktoś mówi, że to jest za trudna afera, to jest banalna afera. Tak jak Pan Wilk ostatnio u państwa, że jej ciężko zrozumieć, ciężko przekazać to. To bardzo proste jest. Generalnie. Ktoś wymyśla bank, jak, jak w filmiewa bank, po prostu wyprowadza wszystkie pieniądze i mówi, że nic się nie stało, prawda? To jest, to jest generalnie banalne, tylko trzeba mieć władzę, żeby to zrobić e, pełną władzę. E, jeżeli media, te niezależne i niezależne środowiska opozycyjne wykorzystają to paliwo, bo to jest, jak pan widział, setki nazwisk, e, ich powiązań biznesowych, to można polską scenę polityczną oczyścić. Bo tu można z nazwiska, z imienia wszystkich wylistować i ich pogrążyć. Zwyczajnie. Pójść do pana na przykład Wiśniewskiego i zapytać kolego, wziąłeś ten kredyt, zarabiasz pieniądze, koncertujesz. Dlaczego biedni ludzie mają spłacać go za ciebie? Trzeba zapukać do tych wszystkich celebrytów, polityków, biznesmenów. Prokuratura powoli ich sadza, zaczyna sadzać. Ale no tak, prokuratura ja ma, ja ma jest za listę, słaba. bo Państwo mi tę listę e, przysłali, natomiast to, widziałem dużo takich komentarzy, pytań, będących jednocześnie e, pytaniami, dlaczego państwo tej listy nie opublikowali na swojej stronie. Proszę państwa, e, e, ta listwa jest do, dostępna dla posłów, wierzycieli, dziennikarzy, w dziesiątym Wydziale Sądu Gospodarczego publikowanie czyichś danych osobowych przez nas naraża nas na, mimo że to są złodzieje, którzy nam ukradli pieniądze, bo to są wszystko ustawki, wyłudzone kredyty, naraża nas na roszczenia ze strony tych osób. Ja takie przedsądowe wezwania do zapłaty na, dla Pana wiedzy przy, przy jednym nazwisku poruszonym tylko dostałem na pół miliona złotych. Mi to wystarczyło. Ja zostałem już okradziony. Nie mam zamiaru być okradziony zniszczony prawnie po raz drugi, ale dziennikarz może w ramach swojego prawa prasowego, którego chroni, dociekając sedna tej afery, opublikować te nazwiska, te wielkości udziałów, które pan widział, które się przekładają razy 100 na kredyt, który był wzięty. To podejrzenie, że ten kredyt był zrolowany i, i była tam operacja, uczestnictwo w operacjach nielegalnych, mimo że te osoby są poza podejrzeniami, nie są na zaległych kredytach. To wszystko można zrobić. I to jest to paliwo polityczne, o którym Panu wspomniałem. To jest yy, rozszyfrowanie struktury mafii polityczno-gospodarczej w Polsce. Koniec kropka. To się działo przez 15 lat. To są ludzie, którzy kiedyś robili FOS, potem robili operację ArtB. Są te same nazwiska. Pan Wójcikowski, związany z Panem Baksikiem. Rodzina Boguszów. Wszystkich można ich zlokalizować, gdzie oni są, jakie przekręty robią aktualnie. U uprzedzę Pana, aresztowania ostatnie w Plus Banku Pana Soloża to również osoby powiązane z aferą z kokwołami. One dalej grasują, dalej działają, niczym innym się nie zajmują, tylko oszustwami finansowymi. To, że się nie rozlicza tej afery, to są skutki następnych afer. I to, że będziemy ciągle żyć w ubóstwie i będziemy gdzieś pędzeni na jakąś rzeź i karmieni wyborczą kiełbasą po 500 złotych. Tak to jest. Widziałem też listę, którą pan mi przesłał z ludźmi właśnie powiązanymi ze skokiem Wołomin. Na tej liście jest nazwisko wiceprezydenta Rabieja. W jaki sposób pan wiceprezydent Paweł Rabiej jest powiązany ze skokiem Wołomin? Dlaczego on na tej liście się znajduje? Mówił pan o której liście? O liście udziałowców? O liście y, osób powiązanych ze skokiem Wołomin, bo jedna lista to jest ta lista 400 nazwisk kredytobiorców, którzy nie spłacali kredytu zaciągniętego w skok Wołomin, a druga lista osób y, udziałowców powiązanych ze skokiem. Jeżeli był udziałowcem, nie wiem, nie pamiętam w tej chwili nazwiska pana Rabieja, jeżeli był udziałowcem skoku Wołomin, to oczywisty sposób jest na tej liście jako udziałowiec. Czy miał kredyt? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tylko ja, że w tej chwili tak z palca. Przejdziemy do pytań od naszych widzów, bo tych bardzo dużo się pojawiło na naszym czacie. Pierwsze z nich, jakich konkretnie działań oczekiwałby Pan od Konfederacji, których sam Pan nie mógł zrobić w aspekcie tej afery? Próbowałem Konfederację zainteresować i uświadomić im to, że ta afera to dla nich dar od losu i możliwość nie wygrania. Kampanii wyborczej jakimiś hasłami LGBT, ustawy 447 czy jakichś innych mrzonek, tylko zajęcie się konkretem, bo nie ma się realnej władzy bez znalezienia na haków, na tych, którzy tą władzę w sposób nielegalny tak naprawdę sprawują w tym kraju, posługując się wpływami służb specjalnych, bo tak to się dzieje. Próbowałem tych konfederatów tym zainteresować, ale. No niestety, po, powiedziałbym tak, że stosunek do tego klu afery gwołomin polityków tej strony prawej opozycji to jest taki papierek lakmusowy ich niezależności. Jeżeli się boją tego, to znaczy, że nie ma sensu z nimi w ogóle rozmawiać. Dlatego, że będzie to taka opozycja, jaka w tej chwili jest. Po drugiej stronie. To nie ma sensu po prostu. Pytanie o stronę internetową, na której Państwo nagłaśniają skoki. To strona internetowa stowarzyszenia od pierwszych sześciu liter nazwy Stowarzyszenia, Stowarzyszenie Wspierania Spółdzielczości Finansowej imienia świętego Michała. I te sześć literek to jest ta strona i można sobie ją w necie znaleźć albo wpisując po prostu stowarzyszenie świętego Michała. Ej. Jest tam historia naszych działań jest. Jest bardzo dużo informacji, do czego do, doprowadziliśmy. No nie wiem, chociażby z, ostatnich, z ostatniego pół roku, bo mówił Pan, że pół roku temu żeśmy się widzieli. To za naszą sprawą tak się stało, że dowiedzieliśmy się, dlaczego CBA się tą sprawą nie zajmuje. No bo rzecznik CBA, Pan Piotr Czorek, miał tam niespłacany kredyt. Jedno pytanie, na które Pan już odpowiedział, czyli dlaczego nie opublikują Państwo listy nazwisk na tej swojej e, stronie? Liczymy na dziennikarzy. Pytanie, jak zwykli Polacy mogą pomóc przy rozwiązaniu afery Skogwoła? Formalnie kartką wyborczą, nieformalnie we wszystkich mediach społecznościowych, y, nagłaśniając tę sprawę, y, pytając wszystkich występujących w telewizjach internetowych, y, pytając o to, y, ja sobie pozwoliłem w ostatnim czasie zapytać. Y, Kiedyś to był mój taki ulubiony redaktor, pana redaktora Michalkiewicza o tę sprawę. No, spotkałem się z niesamowitym atakiem ze strony tego człowieka. Nazywa mnie prowokatorem. Mimo kulturalnie zadanych pytań robi jakieś audycje z panem Rolą na mój temat odżegnując mnie od i wiary. Tak jak powiedziałem, stosunek do tej afery jest, jest takim papierkiem lakmusowym. Ja nie wymagałem od pana Michalkiewicza, żeby czytał jakąś listę, jako lektor telewizji trwa. Nie. Chciałem tylko, żeby jako człowiek, którego szanowałem w czasie przeszłym, powiem, w sposób taki jak może, w sposób ścisły, w sposób logiczny przeanalizował tę aferę, zwyczajnie w kilku swoich komentarzach. Nie zmuszam go do podawania nazwisk. Chociaż jest dziennikarzem, może te nazwiska podawać. Żeby podał klu tej afery. Jak ona się urodziła, jakie skutki przyniosła, komu przyniosła zyski, dlaczego nie może zostać wyjaśniona, dlaczego jest tak ważna w polskim życiu politycznym. To jest kluczowa afera. FOS to była afera bezimienna, a na tym samym poziomie finansowym. To była afera, przy której musiały być zorganizowane pieniądze na polską transformację. Służby specjalne wtedy wykorzystały swoje wpływy i przy okazji wykupu polskiego zadłużenia za granicą zrobiły na tym kokosy. Ta afera, tutaj afera skoku Wołomin, afera generalnie opróżnienia bankowego funduszu gwarancyjnego do zera, to jest afera, powiedziałbym, końca transformacji. Dlatego, że ukradziono już Polakom wszystko przy okazji afery NFI, funduszy inwestycyjnych, sprzedano im przedsiębiorstwa te, które wypracowywali przez te 40 czy 50 lat za 40 zł wartości świadectw udziałowych, przewłaszczając je na szemraną awangardę kapitalizmu. A teraz już dokonano rzeczy, która się w normalnym kraju nie, nie zdarza. No, ukradziono Polakom wszystkie oszczędności zgromadzone w Belgii, bo była taka okazja. To kolejne pytanie zatem. Zdaje się, że mówił Pan, że zajmuje się Pan tą aferą z kilkoma poszkodowanymi. Czy nie można było dojść do większej grupy ofiar tej afery? Proszę Państwa, 800 osób przy 10 milionach klientów polskiego systemu bankowego, czy nawet więcej, no chyba może 20 nawet milionów jest u uczestników posiadaczy rachunków bankowych, to naprawdę niewielka liczba osób. Okradziono wszystkich klientów polskiego systemu bankowego, a Formalnie wie o tym i żywotnie jest zainteresowanych te 800 osób, no, no tak się stało, że ich miało w ogóle nie być, bo nawet y, podejmowano kroki, żeby zmienić ustawę. Nie udało się to. Z rocznym opóźnieniem została zmieniona ustawa o bankowym funduszu gwarancyjnym. I tylko dzięki temu tak się złożyło, że te 800 osób y, zostało tych niespłaconych deponentów, bo gdyby ta ustawa, y, a decyden, decydenci zabiegali, bo to została zmieniona wcześniej, to w ogóle nikt by nie wiedział o żadnej aferze skoku wołomin czy następnych upadłości. Wszyscy zostali by okradzeni w taki sposób nieodczuwalny zupełnie. Także proszę się nie dziwić, że jest tak mało osób zainteresowanych. A poza tym in, próbujemy zainteresować dziennikarzy. To, co nas spotyka ze strony nawet niezależnych mediów, to możecie sobie państwo w sieci prześledzić. To jest po prostu strach, milczenie, ucieczka. Kolejne, y, kolejne pytanie o telewizje, które chciały się zająć tematem skokwoła. Nie ma generalnie takich telewizji. W momencie, jak afera Kogwołomin weszła w ten kluczowy moment, kiedy to był taki moment, który powiedzmy od afery KNF-u, to, to już było takie widać przejście na ręczne sterowanie i chęć zakończenia w jak najszybszym trybie przed, przed wyborami, w tym roku przed wyborczym, zamknięcia. Zamknięcia tej afery, żeby oni się zrobiło cicho. Od tego momentu powiem Państwu tylko tyle, że ostatnia nagrywana audycja w telewizji Republika, o której tutaj w tych scenogramach jest głośno, nie została w ogóle wpuszczona sieć. Rozmowa z listopada pana nisztora ze mną, rozmowa ściśle jawna, stała się rozmową ściśle tajną, nie znajdziecie ich Państwo w sieci. A miesiąc później pani redaktor... Czy znaczy został usunięty ten program? Usunięta nie, nie, został, ta rozmowa, nie czy... został w ogóle wpuszczony do sieci. Była tylko jedna emisja. Tego musiała chyba być tam przez przypadek. A miesiąc później pani redaktor, naczelna telewizji Republika, wyrzuciła nas z telewizji. Jak przyszliśmy zapytać o ten program, powiedziała, że nie mamy wstępu i że, że jesteśmy, jesteśmy jakby... Jakimiś anarchistami, bo przez, przez nas jej kolega, pan Piotr Czorek stracił pracę w CBA przez nas. Kolejne pytanie zatem czy politycy mają listy kredytobiorców? Oczywiście. Sami na tej liście są i są powiązani z tymi kredytobiorcami, działają w interesie tych kredytobiorców. Dlatego właśnie ta afera nie ma prawa się, się zostać wyjaśniona. No, powiem tylko tyle. No, takie dobre duchy, które nam kiedyś pomagały, pan Janusz Szewczak. Pan Jacek Sasin. Pan Jacek Sasin, jak widzicie, zobaczcie Państwo, znajdziecie go na, na imprezach Skok Wołomin. Bardzo blisko był z Panem Mariuszem Gazdą, nawet miał propozycję wspólnych wyjazdów do Rio na karnawał. Teraz jest y, prawą ręką premiera Morawieckiego w randze wicepremiera. Spodziewacie się Państwo, że te osoby będą zainteresowane y, wyjaśnieniem do dna afery Skok Wołomin? Ja nie mam wątpliwości, że nie. Panie Marcinie, chciałem Pana zapytać o kwestię wywiadów w Centrum Edukacyjnym Po Wiśle Urafała Mosakowskiego. Bo Pan wypowiadał się również na temat naszej telewizji, naszej rozgłośni mediów narodowych, mówiąc o działaniu operacyjnym, o takim działaniu nękającym. Chciałem Pana zapytać o te słowa, co, co Pan tutaj miał na myśli. Czy znaczy, o, o działaniu w stosunku operat z waszej strony, z waszej, z waszej telewizji? Nie, ja miałem tylko na myśli y, to, że po tej jednej audycji, bo to była jedna audycja moja czy nasza tutaj u Państwa. Y, w temacie skoków w, w u nas były trzy, natomiast ja z Panem tak, jeden, jeden raz rozmawiałem. Jeden raz tak. Pan tak. rozmawiał. I, I w tym kluczowym. W momencie, tak jak powiedziałem na tym zakręcie tej afery, bo od, od afery KNF-u, od tego powiedziałem, przejścia na ręczne sterowanie i od zaczęcia tych formuł, formuł przetargowych zostaliśmy e, wykluczeni ze wszelkich mediów. I, i, z, I z Państwa strony też spotkało nas odpowiedź taka, że, 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 że nie jesteście zainteresowani. W tych kluczowych momentach, bo to było ważne, żeby powiedzieć o tym, że jest ten przetarg. A ten kluczowy moment to właśnie moment przetargu? Czy to, o tak, czym pan mówi? to moment przetargu, bo od tego, czy ten przetarg się uda, czy zostanie nagłośniony, albo udoremnimy to mafijne wypranie tych 4 miliardów wspólnym wysiłkiem medialnym, bo to jest kwestia dyscypliny medialnej, która w tej sprawie jest, albo nie. I my zostaliśmy z takich mediów, jak media w realu, fizycznie wręcz powiedziano, nam, żebyśmy stamtąd. Za przeproszeniem wynosili się, a od państwa dostaliśmy odpowiedź, że no, nie jesteście zainteresowani tą sprawą. To telefoniczna odpowiedź. Nie wiem sprzed jakiego czasu, nie wiem dwóch czy miesięcy. Stąd nasza frustracja, proszę to zrozumieć. To nie jest tak, że. My jesteśmy jakimiś idiotami, którzy myślą, że ktoś nie wie, o co chodzi i dlatego ucieka. No skoro tak się dzieje, że jest to ważna, ważna afera i ktoś jakby nie chce w tych kluczowych momentach jej nagłaśniać, to się wpisuje w media głównego nurtu, no bo powiedziałem panu, co spotkało mnie, czy nas w Telewizji Republika, zwyczajnie nam naobliżano, mimo tego, że tam się zaczynały programy. Ale to były programy przed czterema laty, gdzie opowiadaliśmy bajkę o WSI i kapitanie Polaszczyku. W momencie, jak doszliśmy do sedna sprawy, niestety role się odwróciły. I okazało się, że afera jest tak mocno zapięta politycznie, że żadna de facto opcja polityczna nie jest zainteresowana wyjaśnieniem jej, nagłośnieniem. A tylko rozwaleniem tej dyscypliny medialnej można sprawić, że ktoś się zastanowi, że może jednak stracimy na tym trochę głosów i ktoś nas będzie podejrzewał, że jesteśmy zwykłą mafią, a nie żadną demokracją. Pytam o to dlatego, że gdzieś tam to pana stwierdzenie o działaniu operacyjnym to takie znaczy nie, dom, domniemanie wiązania ze służbami. E, proszę Państwa, e, proszę się nie dziwić, bo w, w stosunku do nas są podejmowane różne działania operacyjne, żeby nas dyskredytować. Naprawdę, proszę się nie dziwić, to, to są ogromne pieniądze i to, że, że takie działania są podejmowane, no chyba nie macie Państwo wątpliwości, że jak wchodzą w grę takie pieniądze, to, to, to naciski medialne są. No, no, ja wcześniej miałem audycję, co co dwa miesiące z panem Nisztorem, a od, a od e, pół roku e, on mnie w ogóle nie zna, prawda? To, są, to są historie, które mówi o tym, czy ktoś jest na tyle dziennikarzem niezależnym, żeby o tym mówić, czy dostaje rozkaz, że o tym się nie mówi po prostu. No to no, to myśl, myślę jednak, że panie Marcinie, że media narodowe są niezależne, czego, czego dowodem jednak tutaj jest ta dzisiejsza nasza To no Rozumiem, ale to jest, proszę zwrócić uwagę, to jest dzień przed zakończeniem w ogóle formuły przetargowej. Niczego to już nie zmieni. Nikt się nie zgłosi do tego przetargu. Już. No, to było wiadomo już wiele tygodni nie, temu. Nie, nie było wiadomo wiele tygodni temu, bo gdybyśmy rozmawiali o tym wiele tygodni temu, to może jednak jakiś bank egzotyczny by się zainteresował. A nie było możliwości rozmowy na ten temat ani z państwem, ani z telewizją w Realu od praktycznie pół roku. Nie było takiej opcji, żeby można było się. Tej telewizji pojawić. Dlatego jeździliśmy na przykład do telewizji CW24 do Wrocławka, żeby tam o tym opowiedzieć, bo tam ci ludzie są na tyle niezależni, że potrafią o tym mówić. A tutaj na rynku warszawskim, niestety, zapytał panu pana Mosakowskiego, jedynie w tej telewizji mieliśmy prawo wystąpić, w żadnej innej. I chciałbym to jasno powiedzieć, nie się tłumaczą właściciele mediów narodowych, nie się tłumaczy właściciel telewizji w realu. No bardzo mi przykro, ale w tym kluczowym momencie, od grudnia 2018 roku, nie było takiej opcji, żeby można było na temat tej afery konkret powiedzieć, bo to zagrażało jej przebiegowi po prostu. A czy ci ludzie rozumieją, o co chodzi, czy nie? Tacy młodzi jak pan Rola. Nie mam pewności, ale może ktoś im powinien doradzić. Ale jeśli powiedział pan, że jest zlecenie polityczne na to, by tę aferę wyciszyć... To wierzy Pan, że taki egzotyczny bank by się zgłosił do przetargu? Wierzę, dlatego, że to jest interes do zrobienia. Ogromny interes do zrobienia. No, jak, jak dla I, wielu innych instytucji? Tak, banków. jak dla niezależnych instytucji, tak, to, że oferta przetargowa została skierowana z pominięciem tych ustawowo nakazanych oddziałów zagranicznych, e, oddziałów w Polsce banków zagranicznych zarejestrowanych w Unii łącznie z trzema bankami chińskimi i szeregiem banków egzotycznych. O tym świadczy, że komuś zależało bardzo na tym, żeby ograniczyć gro zainteresowanych, bo ktoś mógłby tutaj wejść z boku. A tam nie zyskuje tylko te, powiedziałem, przysłowiowe półtora miliarda złotych z windykacji tych kredytów, ale przede wszystkim uzyskuje tutaj władzę. Władzę, bo istota tej afery, te polityczne kredyty, to kompromitacja władzy po prostu. Jeszcze jedna, jeszcze jedna kwestia, bo dostałem mnóstwo, naprawdę bardzo wiele. Wiadomości, tak zwanych fake newsów, że ja pana ze studia mediów narodowych wyrzuciłem jeszcze przy pomocy ochroniarza. Z, ze studia mediów narodowych nie, to ze studia, ze studia telewizji w Realu nie tyle ochroniarzy, co straszenie nas ochroną tam wystąpiło. To, to było na zasadzie takiej, że prosimy o występ, ten występ jest uzgodniony, materiały są przesłane, jesteśmy w połowie pierwszego przetargu, chcemy o tym powiedzieć. No i jest to odwlekane, są jakieś takie uniki robione. W końcu fizycznie tam idziemy porozmawiać z tą redakcją. No i zwyczajnie mówią, że nie będą z nami rozmawiać, nie będą o tym mówić. No boją się czegoś. A puszczają pana Macierewicza, pana Szewczaka, puszczają ludzi takich znikąd, którzy opowiadają różne rzeczy niesprawdzone. No cóż, no, ja nie mam wątpliwości, że wie pan, no, u pana Skowrońskiego też występowałem, a potem znalazłem pana Skowrońskiego na listach kredytobiorców, niespłaconych kredytów. No, no proszę wybaczyć, ale to tak jest, że tak naprawdę nie wie pan, z kim pan gra. No, nawet pan może nie mieć świadomości, yy, z kim pan współpracuje. Jeżeli dostaje pan jakieś polecenia, że tym się nie zajmujemy, dopiero pan może się zapalić czerwona lampka Bo co? Bo, bo kim my jesteśmy? Prowokatorami? Tak jak pan Michalkowicz powiedział, że ja jestem prowokatorem. W tym studiu nigdy takie słowa przecież nie, ale na tak, temat tak, państwa tak, nie padły. Nie, ale mówię, no tak, takie formuły padają, że to jest tak niewygodne, że... A wydaje, wydaje mi się, że każdemu dziennikarzowi powinno na tym zależeć. No, mi kiedyś Witek Gadowski powiedział, że on się nie chce żywić na śmietniku. To chyba oczywiste. Każdy no, ma rodzinę. To, to, słowa, to słowa pana pana Gadowskiego. No, u nas w mediach ma narodowych rodzinę. od tego 12 kwietnia, A, czyli trzy miesiące, jest... były cztery programy na temat skoków. Okay. No, ja tutaj zaprotestujemy. jednak ten temat podejmujemy. Okay, ale chodzi mi o skuteczne podejmowanie tego programu. Bo to, że zaprosi się pana Szewczaka do, do telewizji w realu i zrobi się audycję na temat skoków, ja myślę, że pan Szewczak powinien siedzieć tam po drugiej stronie i odpowiadać za to jako główny ekonomista skok, co tam się stało. Bo to, że ktoś nie wiedział przez 15 lat, co tam się dzieje, to takie bajki można opowiadać grzecznym dzieciom, prawda? Jeżeli my mamy formułę, docierają do nas świadkowie, wiemy jak to się działo, w jakim czasie, to bardzo przepraszam, ale forsowanie takich osób i opowiadanie o aferze skok jest po prostu kpiną z tematu. Zwykłą kpiną. To, że nie słucha się i próbuje się wyciszyć, ja, dla mnie to jest normalne, przecież myśmy byli przesłuchiwani na posiedzeniach specjalnego zespołu w prokuraturze, pod dowództwem pana prokuratora Święczkowskiego i na koniec, po półtora roku zostaliśmy przy, przyjęci na, ostatnie, na ostatnim y, zebraniu na przykręcanych krzesłach jak przestępcy. Zumie pan? Więc ja się nie dziwię dziennikarzom, które nie mają bladego pojęcia, co tu się rozgrywa w tej aferze, że mogą zostać, że y, y, ktoś z nas zrobi jakiś oszołomów i wariatów. O to, to chodzi. No. Nie chcą nas zabijać, to nas dyskredytują medialnie. To proste, generalnie. Mamy pytanie od telewizji w Realu 24. Jakie powiązanie ma Marcin Rola z aferą Skok? Marcin Rola przede wszystkim powinien troszkę wysilić się intelektualnie i spróbować aferę Skok zrozumieć. Bo w interesie Marcina Roli i jego słuchaczy jest to, widzów, żeby to zrozumieli, żeby Marcin Rola nie skupiał się na sobie nie robił z siebie gwiazdy, tylko spróbował zrozumieć, co się wydarzyło. Bo ja nie mam żadnych uwag do Marcina roli jako człowieka i nie wiążę go z aferą Skok, tylko z tym, że zwyczajnie tą aferę ignoruje. Zwyczajnie. Więc skoro to tak robi, to albo jest tak niepoważnym dziennikarzem, niech się uczy od redaktora Maciaka, trochę starszego, podejścia do tematu i nie konkuruje w nim na poziomie pyskówek, tylko zajmie się merytorycznie tą aferą. Ja mogę pewne materiały dostarczyć i te materiały ta redakcja dostawała. To, że nie chce się tym zająć, że ich to nie dziwi, to już jest kwestia do oceniania przez telewizów. Czy ktoś steruje panem Marcinem Rolą, czy nie? Te dokumenty, które wysłał pan mnie, to wszystkie Oczywiście, dokumenty, które pan... Te dokumenty do... telewizja w realu posiada od pół roku. Tak, ale chodzi mi o te dokumenty, które dostałem ja od pana. Czy to są wszystkie dokumenty, czy jeszcze pan osobowo, jakieś dokumenty ma? Osobowo listy kredytobiorców to są z grubsza wszystkie. No można, je, można je oczywiście analizować bardziej. Myśmy pewną analizę przeprowadzili tych 10 tysięcy, przepraszam, 100 tysięcy nazwisk, które zostały w sposób taki półtajny ujawnione sądzie, wszystkich udziałowców, członków Skogwołomin. Myśmy z tego zrobili krótką listę 800 osób z dużymi udziałami, ale przy odrobinie wspólnej pracy, myślę, że takich redakcji można było całą tą listę przeanalizować i znaleźć tam pewnie więcej perełek. Niż sąsiad pana Marcina Roli, pan Krzysztof Skowroński, czy pani Katarzyna Sroczyńska. Pana roli tam nie ma rzeczywiście, no ale już nie, nie wnikajmy w te. To są za młodzi ludzie, żeby, żeby takimi sprawami się zajmowali, ale ignorują tę sprawę i to jest bolesne. No, wydaje mi się, że nie są niedojrzali po prostu do zawodu dziennikarza. Będziemy kończyć nasz program. Chciałem Pana jeszcze zapytać, bo mówi Pan o tych egzotycznych bankach, instytucjach finansowych. Czy Państwo próbowali się kontaktować z takimi instytucjami? Tak, próbowali. Była jakaś odpowiedź była ze strony banku Była analiza tych portfela kredytowego i w pewnym momencie taka instytucja pyta, pyta taki Bank Zachodni, pyta takiego, powiedziałbym, doradcy czy konsultanta na rynku polskim, czy warto w to wchodzić. I pada odpowiedź nie, bo politycznie Was zabiją. Czyli po prostu mówiąc w skrócie, KNF was zajedzie. Czyli de facto nie było szansy, żeby e, skok wołowni e, nie no w powiedzieć że to by, byłoby trzy tygodnie temu, wydaje czy, czy mi się Wydaje mi się, powiem panu tylko tyle, Jest, było zainteresowanie banków e, takich, powiedziałem już bardziej egzotycznych, to co, co powiedziałem to bank europejski. Ale myślę, że banki chińskie, czy banki jakieś... E, me, z mniejszych, z mniejszych krajów, nastawione na agresywny zysk, mogłyby zaryzykować. A wejście w paradzie grupie przestępczej tutaj tej na szczytach naszego państwa jest warte, jest warte, gra jest warta świeczki. Warto było o tym mówić. Postawimy kropkę Marcin Karniński, Stowarzyszenie Świętego Michała Archanioła. Dziękuję Panu za wizytę u nas w studiu.